Zostaw łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, a w następnym sezonie otrzymasz karnet bojowy za darmo. Siema, jeszcze na wstępie tego filmu chciałem wam powiedzieć o konkursie, który organizujemy wraz z Heroskiem na kozackie konto z pełnym dostępem, które teraz widzicie na ekranie. Generalnie konkurs ten odbędzie się w 10 filmach na tym kanale. Jeżeli chcecie wygrać to konto, musicie spełnić 3 proste kroki. A najdokładniej zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować mój kanał oraz kanał Heroska, który znajduje się w pierwszej linijce opisu, oraz zaobserwować mój Instagram oraz Instagram Heroska, który również znajduje się w opisie. No i w komentarzu napisać udział, no i swój nick z Fortnite'a. No i generalnie wyniki pojawią się 14 czerwca na naszych relacjach na Instagramie. Także przypominam, abyście śledzili. No i jeżeli przykładowo nie zaobserwujecie Instagrama Heroska, no to niestety nie będziecie mogli odebrać waszej nagrody, jeżeli wygracie. No i co? Życzę wam powodzenia i zapraszam do oglądania. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmiku chciałem wam przedstawić kilka nowych informacji na temat nadchodzącego sezonu w Fortnite'cie. Koniecznie dajcie ten film do końca, a jeżeli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli chcesz ze mną pograć lub pogadać, to zapraszam cię na mojego Discorda. Link znajduje się w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Także na początek przejdźmy sobie do naprawdę ciekawej informacji, a najdokładniej Epic Games znowu przełożyło rozpoczęcie sezonu, tym razem na środę 17 czerwca, a cały event odbędzie się 2 dni wcześniej, a najdokładniej w poniedziałek 15 czerwca. Generalnie no to powodem są wydarzenia, które ostatnio miały miejsce w USA, o których ostatnio jest naprawdę głośno. No i generalnie no to w większości gier właśnie z tego powodu przekłada jakieś aktualizacje, premiery itd. Także właśnie dlatego Epic Games przełożyło po prostu o tydzień start nowego sezonu. I wydaje mi się, że naprawdę warto poczekać, żeby po prostu to wszystko się troszeczkę uspokoiło. Generalnie, moi drodzy, no to co pojawi się w nadchodzącym sezonie? Także takimi potwierdzonymi informacjami już prawie na 100% jest to właśnie woda, która jest powiązana z tym oto właśnie teaserem, który wyciekł przypadkiem w sklepie PlayStation. Generalnie, no to właśnie cały sezon ma być powiązany właśnie z wodą i właśnie jeden z użytkowników, a najdokładniej Merl, stworzył to, jak mogłaby wyglądać mapa po właśnie całkowitym zalaniu. No może nie całkowitym, ale definitywnie jak dla mnie na tym koncepcie jest troszeczkę za dużo wody, ponieważ nie oszukujmy się, ale na takiej mapie troszeczkę słabo by się grało. Generalnie, moi drodzy, no to właśnie ten użytkownik stworzył też właśnie taki koncept, jak to mogłoby wyglądać w grze, ale o tym porozmawiamy sobie potem. Generalnie, moi drodzy, no to właśnie bronią, która mogłaby wejść na pole bitwy Battle Royale, jest to właśnie pistolet na flary, a skin, który mógłby być jednym ze skinem w karnecie bojowym, jest to właśnie skin tego to z takiego Jonesiego. Generalnie, moi drodzy, wydaje mi się to naprawdę prawdopodobne ze względu na to, że właśnie na tym trailerze, który był dostępny w sezonie 9, no to właśnie był tam ten Jonesy z właśnie pistoletem na flary. No i generalnie strzelił on w bus bojowy, który zatonął. No i tak, wyszło jak wyszło, lecz wyspa, która jest przedstawiona i w tym teaserze, no to ma 3 palmy. Także wydaje mi się, że w jakiś sposób może się to łączyć. Generalnie, moi drodzy, no to w następnym sezonie najprawdopodobniej będziemy mogli pływać sobie rekinami. Wydaje mi się, że jest to naprawdę spoko opcja. Na przykład gdyby tekstura motorówki, albo w ogóle motorówki zostały zastąpione na przykład rekinami. Według graczy Epic Games również testuje coś takiego jak podwodne pływanie, ale generalnie jest to naprawdę zapewne wymagające i zanim Epic Games takie coś wprowadzi, no to jest naprawdę sporo czasu. Generalnie no to całe pływanie mogłoby wyglądać tak jak teraz widzicie na ekranie. Macie tutaj taki koncept, w którym to widzicie Aquamana, który płynie właśnie sobie w po prostu pod wodą. Generalnie, moi drodzy, no to teraz przejdźmy sobie właśnie do stworzenia takiego małego koncepciku w, nie wiem co to jest za program, ale jak to tłumaczy Merl, nie jest to Fortnite, tylko jakiś właśnie program, w którym to zostały dodane tekstury z Fortnite'a i tak dalej. Macie tutaj mniej więcej koncept tego, jak mogłaby wyglądać cała mapa, którą stworzył on, właśnie pod takim troszeczkę większym zalaniu. Według mnie mapa ta jest naprawdę kozacka i wydaje mi się, że jak najbardziej mogłaby zostać ona wprowadzona do gry. Tylko że
według mnie na tej mapie nie ma nic ciekawszego poza elementami z wodą. Także przydałoby się tutaj trochę więcej budynków i tak dalej. Między innymi do gry mogłyby zostać wprowadzone takie oto budynki na takich kołach ratunkowych. Co jak najbardziej według mnie byłoby spoko, ze względu na to, że na pewno nie byłoby to ani nudne, i tym bardziej byłoby troszeczkę więcej rzeczy na mapie, a nie sama po prostu trawa oraz woda. No i po prostu graczom by się to szybciej znudziło. Także wydaje mi się, że jak najbardziej Epic Games powinno takie coś wprowadzić. No i co, moi drodzy, to już by było na coś ten odcineczek. Przypominam wam, że sezon został po raz kolejny przeniesiony, także nie szykujcie się właśnie, że w tą sobotę będzie jakiś event czy coś takiego, ponieważ event dopiero odbędzie się w poniedziałek, a cały nowy sezon odbędzie się dopiero 17 czerwca. Także co, to już by było na tyle, jeżeli ten odcineczek. Ja byłem Hexo, do zobaczenia i cześć!